Prawie 1,5 miliona złotych zamierza przeznaczyć Urząd Miasta Wełku na tegoroczną akcję zimową. Chociaż w naszym regionie opadów śniegu jeszcze nie było, to przedsiębiorstwo usług komunalnych, które zajmuje się odśnieżaniem ulic miasta, jest już gotowe do wykonywania tego zadania. Zgromadzono 200 ton mieszanki solno-piaskowej do posypywania nawierzchni. Do dyspozycji drogowcy mają solarkę, 3 pługopieskarki, 6 ciągników, 2 ładowarki i kład. Zima nas nie zaskoczy, zapewnia Kamil Buksa, zastępca prezydenta Ełku, i dodaje, że warunki atmosferyczne są monitorowane 24 godziny na dobę. Już wakacje przedsiębiorstwo usług komunalnych, które świadczy nam usługi akcji zimowej, gromadziło piach, dokonywało remontów pojazdów, które odśnieżają nasze ulice, odśnieżają nasze chodniki. Zgromadzono 200 ton piachu, zgromadzono również sól, z których to komponentów jest robiona mieszanka piaskowo-solna. To wszystko jest dostępne już na placu przedsiębiorstwa usług komunalnych. Wszystkie samochody zostały poddane przeglądom technicznym, wykonane zostały wymagane naprawy, wymienione zostało również podwozie jednego pługu, który wymagało wymiany. No i tak jak mówię, akcja zimowa rozpoczęła się od 1 listopada. W chwili obecnej nie mamy śniegu, natomiast prowadzone są prace związane z czyszczeniem, zamiataniem ulic. Natomiast w każdej chwili przedsiębiorstwo jest gotowe do świadczenia usług w ramach akcji zimowej. W gotowości są już także pracownicy pułku, którzy będą zajmować się odśnieżaniem chodników. Chodniki, place będą odśnieżane przez brygady osób, które są zatrudnione w pułku. Również mamy 20 osób do końca grudnia z Powiatowego Urzędu Pracy, które też będą odśnieżały miejsca, gdzie to będzie wymagało, czyli chodniki, przejścia dla pieszych. I dodatkowo jeszcze mamy taki program odpracowań w naszym mieście dla osób, które chcąc odpracować swoje zadłużenie w mieszkaniach komunalnych, socjalnych, mogą zgłaszać się do administratora, który to kieruje do poszczególnych jednostek, w tym do pułku, osoby, które będą chciały ten dług odpracować i będą mogły na przykład przy pracach związanych z akcją zimową odśnieżać, czy to przystanki, czy to chodniki.